Marcin Sasin, witam. A po drugiej stronie, bo łączymy się teraz telefonicznie z Jerzym Korolewiczem, prezesem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Witamy. Dzień dobry, witam państwa. Czy lubuskie firmy odczuwają, panie prezesie, już skutki obecności koronawirusa? No, w tych branżach, które są najbardziej wrażliwe na jego infekcję, na gospodarkę, że tak to określę, oczywiście tak. Czyli które to branże? No, to, co wszyscy powtarzamy i słyszymy w mediach, no przede wszystkim najbardziej taka wyrazista to branża turystyczna i wszystko, co z nią powiązane. Tak, no każdy z nas podejmuje decyzje, czy to przełożenia, czy rezygnacji z jakichś planowanych wyjazdów, wycieczek czy wakacji. No i to oczywiście od razu się bardzo, bardzo mocno odciska na działaniu tego sektora. Wiemy, że to nie tylko są te biura turystyczne, ale to jest cały sektor przewoźników, przewodników, wszystkiego, co się łączy z cateringiem, co się łączy z hotelarstwem, nawet takie jakieś banalne sprawy jak stałe dostarczanie, nie wiem, słuchawek, zestawów słuchawkowych przy różnego rodzaju wyjazdach. To wszystko jest oparte na bardzo dużym ruchu turystycznym. No i w tym momencie mamy ogromny, ogromny przysiad. A co uspokoiłoby przedsiębiorców? No myślę, że takiego panaceum oczywiście nie ma, tym bardziej, że nikt nie jest w stanie dzisiaj określić, jak długo temat epidemii będzie tutaj na tapecie, jak długo będziemy musieli w takiej ostrej formie walczyć z koronawirusem. Gdyby można było to określić w czasie, to oczywiście wtedy wszyscy by mogli w jakiś sposób bardziej racjonalny też podejmować działalność, decyzje gospodarcze, nawet te ograniczające koszty. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, no perspektywy powiedzmy miesiąca, dwóch miesięcy, albo wygaszenia, albo przerwania nawet działalności gospodarczej, a inaczej, kiedy no tej informacji nie mamy oczywiście, bo najwięksi tutaj specjaliści nie mogą jasno tego horyzontu zakreślić. No miejmy nadzieję, że taki powiedzmy poziom dwóch, trzech miesięcy to jest maksymalny, żeby wyjść na prostą. No i ale to i tak spowoduje ogromne straty i to tylko no, przykładowa branża, cały sektor logistyki, transportu, ale także inne rzeczy. Myślę, że stopniowo będziemy odczuwać to także w ogromnym sektorze robót budowlanych. Widać wyraźnie, że zaczynają też wygaszać swoją działalność różnego rodzaju instytucje albo ograniczać do wersji internetowej czy jakichś konferencji, powiedzmy, na odległość, które są instytucjami publicznymi, a więc urzędy, sądy, różnego typu instytucje. Nie odbywają się spotkania, nie odbywają się narady, w przypadku robót budowlanych rady budowy i tak dalej. A więc to musi przynieść bardzo szybko też skutek na spowolnienie przynajmniej tych robót. No i po prostu teraz będzie oczywiście taka, bym powiedział, balansowanie i taka bardzo trudna gra, bo ani przedsiębiorcy nie są w stanie tych wszystkich skutków samemu no, ponieść i wytrzymać, ani państwo zapewne nie jest w stanie skutecznie tej dziury powstałej ekonomicznej zasypać. Będą te koszty rozłożone na wszystkich tutaj aktorów tej sceny gospodarczej. Chodzi o to, żeby pomóc tam, gdzie można to zrobić, żeby ten pakiet zapowiedziany przez panią minister Emilewicz no, rzeczywiście we wtorek był już przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów i w kolejnym tygodniu uchwalony przez Sejm. A propos minister Emilewicz, to wczoraj usłyszeliśmy, że, cytuję, ustawa, o której pan przed chwilą powiedział, z jednej strony ma poprawiać płynność finansową przedsiębiorców, a z drugiej strony ma rozwiązywać problemy rynku pracy. Pan mówi o dwóch aktorach, czyli o rządzących i przedsiębiorcach. Jest jeszcze trzeci bardzo ważny aktor, to jest sektor bankowy. Pytanie, na ile sektor bankowy będzie chciał tutaj odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców?
No tutaj jeśli chodzi o sektor bankowy, to on przede wszystkim jakby jest włączony w tą sytuację poprzez propozycje, które z kolei tutaj składał pan prezydent odnośnie rozważenia możliwości pewnego spowolnienia spłaty rat kredytowych, zwłaszcza kredytów hipotecznych, no bo będziemy mieli do czynienia ze spadkiem dochodów rodzin, prawda, gospodarstw domowych. A więc byłaby to inicjatywa jak najbardziej no, cenna i do wprowadzenia. Tutaj, tak jak pan powiedział, nie da się siłą tego narzucić sektorowi bankowemu, ale pierwsze reakcje może nie są entuzjastyczne, ale nie są też bardzo takie, bym powiedział, na nie. Więc mam nadzieję, że jednak pewne rozwiązania dające ulgę w spłacie kredytów zostaną wprowadzone. No, mówimy tutaj o takim ponadstandardowym geście wobec kredytobiorców ze strony banków, ale z drugiej strony pytanie, czy regulatorzy tego całego rynku, czyli NBP, KNF czy Ministerstwo Finansów, dokonają zmian w regulacjach na tyle, żeby banki w cudzysłowie no, lepiej oddychały? No na pewno to by musiały być inne sposoby, że tak powiem, i zaksięgowania tych, nazwijmy to, ulg, czy kwestia też zmniejszenia wymogów, jeśli chodzi o kapitalizację funduszy bankowych na niższych poziomach, ustawienie tego. Tutaj to musi być wspólna tutaj praca, tak jak pan redaktor powiedział, banki jednostronnie tego nie przyjmą na swój rachunek, muszą dostać pewne możliwości rekompensat także ze strony regulacji państwowych. Mamy tak zwaną specustawę w sprawie koronawirusa, która zakłada zasiłki dla rodziców. Tutaj chodzi o osoby, które pracują na umowach o pracę. Co z umowami tak zwanymi śmieciowymi? Czy w pana opinii tutaj ten gest ze strony rządu też powinien być tutaj ujęty? No jeśli chodzi o umowy zlecenia, które są ozusowane, to myślę, że nie ma żadnych podstaw, żeby były one wyłączone, chociaż oczywiście jest dużo trudniejszy proces, kiedy no nie można mówić wtedy o jakimś no, jednolitym pracodawcy, tak? Zupełnie co innego, jak ktoś ma umowę o pracę i w jakim sensie jest to zorganizowane systemowo, inaczej, no właśnie, łatwiej to wyliczyć, dokładnie. W kilku różnych miejscach, prawda, i tak naprawdę nikt poza ZUS-em nie wie, gdzie wtedy te zlecenia są wykonywane, inaczej rachunek, prawda? No jeszcze trudniejsza jest sytuacja w przypadku osób, które pracują głównie w oparciu o umowę o dzieło, które nie są ozusowane. I tutaj powiem szczerze, no by trzeba było zupełnie jakieś ekstraordynaryjne przepisy wprowadzić, no bo trudno sobie tak na wprost wyobrazić, że ZUS będzie płacił zasiłki dla kogoś, kto w ogóle w ZUS-ie nie jest ujęty. Z drugiej strony też mamy pytanie o polski budżet, bo Polski Instytut Ekonomiczny wczoraj właściwie zmienił swoje szacunki dynamiki wzrostu PKB w tym roku w związku właśnie z koronawirusem. Mowa o około takim poziomie 2% PKB. Te szacunki spadają, prognozy się rewiduje. Jak to będzie w pana opinii wyglądało? Myślę, że oczywiście ta redukcja i korekta w dół jest absolutnie już pewna. Pytanie tylko o ile. Wiele ośrodków badawczych się w tej kwestii wypowiada. Wypowiadają się ekonomiści i naprawdę głosy są mocno podzielone. Od na dzisiaj wizji pesymistycznych, że to może się nawet otrzeć o zero albo nawet jakiś też z okresową tak zwaną recesją techniczną, czyli co najmniej dwa kolejne kwartały na minus, tak? I tutaj są takie głosy, czyli samo utrzymanie jakiegoś przysłowiowego zera plus w skali roku byłoby już uznane za sukces, do właśnie optymistycznych w tym momencie ocen, które mówią, że to będzie mniej więcej o 1% mniej od tego, co było zaplanowane w budżecie. No, czyli wtedy byśmy lądowali właśnie między 2 a 2,2 PKB, procent punktów procentowych. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, odpowiedź na to pytanie da tylko informacja, jak długo będzie trwała ta walka z koronawirusem, bo jeżeli to po prostu wszystko się rozegra no, maksymalnie w dwóch, no góra trzech miesiącach,
to nie będzie jeszcze tak źle. To nie będzie jeszcze tak źle. Trzeci kwartał, czwarty kwartał nastąpi odbicie i to zapewne dosyć dynamiczne, bo będziemy nadrabiali różne sytuacje i tutaj myślę, że rzeczywiście wtedy byłbym bardziej zdania, że ta dwójka powinna się pojawić. Natomiast gdyby to się w jakiś sposób przeciągnęło, no to utrzymanie wzrostu w ogóle, czyli zera plus, jest wtedy sukcesem. Miejmy nadzieję też, że konsumpcja się nie załamie, chociaż po kolejkach w sklepach widać, że na razie chyba nie, ale na koniec, dosłownie na koniec, bo czas nam się kończy, chciałem jeszcze zapytać, bo można też zobaczyć chyba pewien plus całej tej sytuacji, bo przedsiębiorcy, firmy, ale też państwa zorientowały się w całej tej sytuacji, że chociażby w produkcji maseczek, czy takich tych kombinezonów, właściwie ich w Europie się nie produkuje, produkuje się w Azji i to może spowoduje, że ten rynek, ta część gospodarki wróci do Europy i tutaj zaczną takie fabryki powstawać. Absolutnie jest to taka pozytywna strona tej całej sytuacji i też rodzaj otrzeźwienia, takiego bardzo, bym powiedział, wyrazistego otrzeźwienia, gdzie okazuje się, że nie możemy być uzależnieni tak masowej skali, to mówiąc my, myślę nie tylko o Polsce, ale o Europie, od właśnie dalekowschodnich kierunków, tylko ulokowane miejsca produkcji ze względu na niskie koszty, czy przynajmniej kiedyś niskie, dzisiaj już wcale nie takie niskie. A też produkcja leków, dokładnie. I no tak, no i substancje czynne, inne historie, tak. Prawda, to nie tylko kwestia maseczek czy testów, to wszystko musi być jednak także dostępne w Europie, w Polsce i się cieszymy z tego powodu, że chociażby żywność, która jest absolutnie potrzebna przy takiej walce z kryzysem, każdy musi gdzieś się zaopatrzyć, ona w 80% na szczęście jest produkowana w Polsce i stąd myślę, że nie powinniśmy mieć żadnych obaw, jeśli chodzi o takie codzienne, żywnościowe zaopatrzenie. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, Państwa i moim gościem był Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze pozdrawiam Państwa.